Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie nowej wersji słuchawek Skullcandy Lowrider. Takie słuchawki kupić możemy za cenę od 150 zł do około 200. Jest to wersja z nowym designem. Porównamy je sobie także z klasyczną wersją Lowriderów sprzed kilku lat. Zapraszam was do oglądania. Ok, bierzemy się za rozpakowanie nowej wersji Lowriderów. A tutaj troszeczkę inne opakowanie, takie nowsze. Informacje, iż mają mikrofon, dobry przepływ powietrza w nausznikach, odłączany kabel, bardzo fajna cecha, tego nie było w przypadku tej starej wersji, oraz że są składane. Z tyłu mamy powtórzenie tych wszystkich informacji oraz odrobinę informacji o samej marce Skullcandy, o słuchawkach Lowrider. No i dystrybutorem w Polsce jest oczywiście firma Hama. Na dole mamy jeszcze troszeczkę specyfikacji, zobaczcie. Średnica przetworników 40 mm, 33 ohmy oporności oraz waga 98 g bez kabla, czyli waga naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita. Słuchawki praktycznie nieodczuwalne na głowie przy tej wadze. Dobrze, rozpakujmy je sobie i zobaczmy, jak się nam zaprezentują. Ok, moi drodzy, opakowania się już pozbyłem. Mamy także króciutką instrukcję. Samo opis mikrofonu jak w tej starej wersji. Sam kabel odczepiany, grubszy niż w tej starszej wersji. 4-pinowy mini jack wchodzący do smartfona. Tutaj jack do słuchawek. Oczywiście oba pozłacane i mikrofon z przyciskiem. Więc kabel robi lepsze wrażenie. I same słuchawki też są konstrukcyjnie troszeczkę zmienione. Składają się co prawda tak samo jak poprzednia wersja. Natomiast wykonane są z troszeczkę innych materiałów i szczegółami też się różnią. Przede wszystkim to wszystko chodzi troszeczkę ciężej niż w tamtych starych. Myślę też, że jest wykonane troszeczkę solidniej, ponieważ te słuchawki też kosztują trochę więcej. Rozszerzają się bez problemu. Naprawdę bardzo lekkie. Prowadnice wydają się być troszeczkę grubsze, tak więc jest to plus oczywiście. Poduszki są miękkie. W tej te wypełnienia także są mięciutkie. No, mamy też materiał, który zakrywa wnętrza tych nauszników. W środku 40 mm przetworniki. Ruchomość muszli też jest jako taka. I mamy tutaj takie gumowane tworzywo, czyli bardziej odporne na zabrudzenia, bardziej odporne na jakieś zniszczenia mechaniczne. No i miejsce na kabel. Odczepiany kabel, myślę, że jest to duży plus. I przy okazji przypomnę wam, że ta wersja jest droższa o jakieś 50 do 100 zł od tej starej, w zależności od sklepu. Natomiast pod względem dźwięku dopiero to sobie porównam, przetestuję obie wersje i dam wam znać, czy dźwiękowo jakoś w ogóle się różnią, czy są to tylko różnice w designie. A więc dzisiaj dziękuję wam za obejrzenie rozpakowania słuchawek Skullcandy Lowrider nowej wersji. I zapraszam was oczywiście także na inne filmy i do wchodzenia na mojego Facebooka, gdzie jest dużo ciekawych nowości. Pozdrawiam was, cześć!